trwa także piękny sen zaledwie 16-letniej Miry Andrijewej, która choć przegrywała w trzecim secie z Dianą Parry 1-5, to zdołała odwrócić losy rywalizacji i wygrała mecz 1-6, 6-1, 7-5. Niespodziewanie zaś z turniejem pożegnała się rozstawiona z 12-tką Beatriz Haddad-Maia. Brazylijka uległa w meczu z Marią Timofiejewą 6-7, 3-6. Z roli faworytek natomiast wywiązały się dziś broniąca tytułu Aryna Sabalenka czy też Czeszka Barbora Krejcikowa. W rywalizacji panów z kolei piękny jubileusz zapisał na swoim koncie Novak Djokovic. Serb rozegrał dziś setny mecz w Australian Open i odniósł 92. zwycięstwo na kortach w Melbourne. Lider rankingu ATP bez większych problemów pokonał Argentyńczyka Tomasa Martina Etcheverego 6-3, 6-3, 7-6. Ponadto po raz 63. awansował do czwartej rundy imprezy tej rangi, co daje mu drugie miejsce w klasyfikacji wszechczasów. Drugie derby Madrytu na przestrzeni zaledwie tygodnia i kolejne emocje zakończone gradem goli. W półfinale Superpucharu Hiszpanii w Riadzie Real ograł Atletico 5-3. Teraz z kolei w walce o ćwierćfinał Pucharu Króla lepsi 4-2 okazali się Rojiblancos. Regulaminowy czas gry zakończył się remisem 2-2. W dogrywce obrońców trofeum pogrążyli zaś Antoine Griezmann oraz Riquelme. Awans zapewniła sobie także FC Barcelona, choć przez pewien czas jej poczynania przypominały drogę przez mękę. Duma Katalonii do 45. minuty sensacyjnie przegrywała z trzecioligowym Unionistas. Przed przerwą jednak wyrównał Ferran Torres, a po zmianie stron wygraną 3-1 zapewnili Blaugranie Koundé i Balde. Powody do zadowolenia prócz Roberta Lewandowskiego ma również Piotr Zieliński. Jego Napoli pokazało klasę w półfinale Superpucharu Włoch. Mistrz Italii ograł Fiorentinę 3-0 po golach Simone i dublecie Zerbina. W drugim półfinale zaś Inter Mediolan zagra z Lazio Rzym. Polski tur w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich wkracza w decydującą fazę. Po zawodach w Wiśle i rozegranych jedynie kwalifikacjach w Szczyrku, niekwestionowanym liderem imprezy jest reprezentacja Słowenii. Mają 62 punkty przewagi nad drugimi w klasyfikacji Austriakami, podium zaś uzupełniają Niemcy. Dopiero na 6. miejscu plasuje się reprezentacja Polski, która traci do podium aż 149 punktów. Wszystko więc rozstrzygnie się w Zakopanem. Jutro odbędzie się konkurs drużynowy, a w niedzielę indywidualny.